argumentowane, że powstanie tam nowe siły, w gruncie rzeczy osłabia główny nacisk. Ja się w pełni z panem zgadzam, ale zadam pytanie z innej strony. Czy to było działania tylko i wyłącznie ambicjonalne, czy agenturalne? Biorąc pod uwagę, że wiadomą rzeczą jest, że Leszek Moczulski był tajnym współpracownikiem bezpieki. Więc to jest właśnie pytanie. W moim, znaczy ja nie umiałbym oskarżyć, czy to było inspirowane agenturalnie, natomiast zawsze mówiłem i przy takim do dnia dzisiejszego, zawsze mówię, że są pewne rzeczy, które z radością są przyjmowane przez naszych przeciwników. I wobec tego, jeżeli jest... A czy w tym momencie można zastosować filozofię przypadku pana Lema? Czy to filozofia przypadku Stanisława Lema funkcjonuje, czy za działanie zdeterminowane? Nie chcę oskarżać za bardzo. Nie, to nie będzie oskarżenie, to jest prosta analiza. Natomiast z całą pewnością inspirowany był kierunek represji. Otóż, jeżeli szły represje w kierunku działalności korowskiej, dużo mniejsze spotykały Ropcio, a potem różnego rodzaju organizacje, które odrywały się na przykład od Solidarności i próbowały niezależnie od głównego nurtu Solidarności coś robić. Także władza, jeżeli powstaje mozaika organizacji, władza ma ułatwione, niby wszystkie walczą z tą władzą, ale władza ma ułatwioną możliwość niuansowania swojej taktyki. Cała moja sympatia była po stronie KOR-u niż po stronie Robcia. Wiem, ale potem zostaje przeobrażony w KSS KOR. Tak. Po to, by usunąć niewygodnych dla środowisk tzw. lewicy laickiej, tak, Macierewicza i Naimskiego, tak? No, to już, już w takie niuanse wewnętrzne... Pan dalej współpracuje z KSS KOR-em, nadal pan współpracuje. Tak, dalej z tymi ludźmi, którzy byli współpracowali. I wtedy co? Pojawia się wtedy pismo Robotnik, tak? Tak, przy czym tutaj miałem dojście do tego przez tegoż, wspomniałem tutaj, mojego następcy w kole naukowym Stefana Mateszewa. Otóż Stefan Mateszew, już potem pracownik, adiunkt na Wyższej Szkole Pedagogicznej tu w Krakowie, był związany z siostrą żony Andrzeja Gwiazdy. Ja o tym ruchu na Wybrzeżu, o robotniku Wybrzeża i o tego rodzaju rzeczach dowiadywałem się z tamtej strony wcześniej niż tu innymi kanałami. Tak. Także ja o Wybrzeżu trochę już wiedziałem. Co dochodzi? Musiałbym sprawdzić w moich materiałach archiwalnych, które są w Polskiej Akademii Umiejętności, w archiwum Polskiej Akademii Umiejętności, jakie pisma ja wtedy otrzymywałem, co ja czytałem. Otrzymywałem dość dużo z różnych stron, bo mam trochę naturę chomika, to znaczy bardzo lubię mieć oryginalne jakieś wydawnictwa, druki, prawda. Także mam tego dosyć. Po pokłosie pracy w bibliotece. No mam, między innymi. Teraz większość ich przeszła do zbiorów Archiwum Naukowego Polskiej Akademii Umiejętności i tam kto chce, to może skorzystać. Natomiast to mi pozwalało trochę się orientować, prawda. Tej bibuły różnej dostawałem. To nie była systematyczna jakaś taka... A czy bibuły Wolnych Związków Zawodowych Świtania? Tak. Jeśli chodzi o Wolne Związki Świtania, to jest to rzecz, której ja muszę dopiero bardziej zbadać. O Świtoniu wiedziałem. Wiedziałem od mojego ojca. Otóż już dużo później, ojciec mi niewiele mówił. Bo pana rodzice nadal mieszkali w Częstochowie. Nie, w Katowicach. Katowicach. W
katechizm. Czyli byli bezpośrednio. I otóż mój ojciec, już jak był tak zaawansowany w latach, ale jeszcze przed emeryturą, miał takie grono przyjaciół tam. Byłych wojskowych, jakichś takich, których ja osobiście nie znałem. Ja tylko wiedziałem od mojego ojca. Niedawno w Bibliotece Jagiellońskiej, przeglądając jakieś materiały, natknąłem się, że jest tam jakaś notatka dotycząca jakieś papiery mojego ojca. Ja z tego wszystkiego dowiedziałem się, co mi przypomniało właściwie, bo trochę tylko zapomniałem wcześniej. Mianowicie, że ojciec miał jakieś związki ze Świtoniem. Wtedy, przed w latach 70., kiedy on tam coś. Jak to daleko szło? Ale z całą pewnością, nie wiem, ale z całą pewnością osobiście znał Świtonia. Ja o Świtoniu dowiadywałem się nie o działalności Świtonia, z zupełnie innymi drogami. To nie było od ojca. Ojciec to utrzymywał w swojej jakiejś takiej świadomości. Natomiast ojciec dobrze wiedział, że ja tam byłem w tym 68 roku zaangażowany, bo zbierałem ulotki studenckie, prawda? A potem to było przechowywane u mojej mamy, prawda? Bo wolałem, żeby nie było u mnie, gdyby się coś stało, to taki plik, prawda, drukowanych na małym drukarzu ulotek studenckich 68 roku były przechowywane u mojej mamy. I takie różne inne papiery też tego typu były. Także moi rodzice wiedzieli tak trochę o moich sympatiach, czy prawda, jak to. Ale już tutaj zajęty własnymi zawodowymi sprawami, już nie wnikałem w to, czym się zajmuje mój ojciec. A zmarł w wieku 69 lat w 76 roku. Na serce przedwcześnie. No, tak się złożyło. Proszę pana, w 80 roku, w sierpniu, tak, mamy strajki w Gdańsku, strajki w Szczecinie, Jastrzębiu. Porozumienie zostaje podpisane. Kto był inicjatorem powstania w Polskiej Akademii Nauk Komitetu Założycielskiego Solidarności? Z tą spontanicznością to jest jedna z naszych ulubionych legend, że tak. Naród sam od siebie. Mogę powiedzieć jako historyk, że we wszystkich naszych ruchach niepodległościowych naprawdę aktywnych to było jakieś 3-5% społeczeństwa, które coś zaczynało, a potem oczywiście nie doszlusowywali. To jest zupełnie inna sytuacja. Tak samo i tutaj było. Tego, co się działo w okresie sierpnia, końca sierpnia i początku września 80 roku, nie da się całkowicie oddzielić od tego, co się wydarzyło, a co było wyborem Jana Pawła na papieża. To trzeba do tego się. Cały ten ruch korowski, opozycyjny, prawda, wydawnictwa najrozmaitsze, prawda, ruch pamięć, doświadczeń różne takie, prawda, robione nawet przy akceptacji pewnych czynników partyjnych, bo tam doświadczenie i przyszłość i takie były. Drakowski temu jakoś patronował z polityką. Także to wszystko pięknie, to się tak jakoś rozwijało. Oczywiście miało to wymiar w dużym stopniu fermentu wewnątrzpartyjnego, jeśli chodzi o takie dipy czy inne historie. Natomiast na szeroki ogół wpływ, który jest trudno do scharakteryzowania i do takiego wymierzenia, miał sam wybór papieża. To jest taki moment w historii, w którym raptem wszyscy
nabierają przekonania, że no to tak jak gdyby nas samych, ja wiem, nobilitowało, uszlachcało, wznosiło na wyższy poziom. I że może my nie jesteśmy taki tacy najgorsi, prawda? Skoro z nas wyszedł Jan Paweł. Nastąpiła nobilitacja Polaków. To też w świecie zaczęli przyjeżdżać. Ten ogromny ruch, który był związany z samym wyborem, a potem z pierwszą wizytą Jana Pawła u nas, to wywołało ogromne zainteresowanie. Ja miałem tego najlepszy przykład po gronie moich zagranicznych znajomych, które się gwałtem rozrosło wtedy. Ja w związku z tym, że tam jako historyk, to tam gdzieś kogoś spotykałem, raptem się okazało, że wybór i wizyta Jana Pawła wśród ludzi kultury czy środowisk naukowych na niemieckich czy francuskich wywołuje takie wrażenie, że oni chcą przyjechać, zobaczyć i porozmawiać na miejscu. I zaczęli przyjeżdżać całe grupy, które organizował jeden z moich znajomych w Berlinie, nauczycieli, młodszych pracowników nauki, których ja oprowadzałem po Krakowie, opowiadałem, co jest, woziłem tam do Pieskowej Skały, czy do Tyńca, mówiąc, prawda, o naszej kulturze. I widziałem ogromne zainteresowanie. To jest jedna strona. Druga to jest to, co w naszym własnym społeczeństwie. Nie wiem, ile pan miał wtedy lat, kiedy pan się dowiedział o wyborze Jana Pawła, ale ktoś, kto przeżył następny wieczór. Jan Paweł został wybrany w poniedziałek. Dowiedzieliśmy się o tym wieczorem około godziny 7. Do mnie nawet nieco wcześniej przyszedł jeden z kolegów i mówi: słuchaj, taka jest wiadomość, chyba Jan Paweł, chyba Wojtyła został papieżem. Ja mówię: tak, no to ja dzwonię do koleżanki, która ma kontakty z jezuitami i powinniśmy tą drogą. Zadzwoniłem rzeczywiście do żony jednego z moich przyjaciół. Ona zadzwoniła do jezuitów, po kwadransie mieliśmy potwierdzenie. No to ja mówię: no to wsiadamy do samochodu, jedziemy zobaczyć, jakie to wrażenie jest w Krakowie. Podjechaliśmy pod kurię, a tam widzimy, że rządki, a to siostrzyczki, a to braciszkowie różne tam biegną po informacje, prawda, co robi. Następny dzień w pracy wszyscy tylko o tym rozmawiali. Wieczorem o godzinie chyba 17 było duże nabożeństwo na Wawelu. Na dużym dziedzińcu przed katedrą był ołtarz. Ja patrzyłem na to jako na wielkie wydarzenie historyczne, które pokazuje postawę nie jakichś tam, prawda, grupek kawiarnianą, korowskich przyjaciół takich czy innych, którym jest łatwiej się poradzić, tylko jak na to patrzy tak zwany naród, czyli lud, który przychodzi. Tak wspaniałej atmosfery, jaką pamiętam wtedy na tym dziedzińcu wawelskim i powagę, z jaką ludzie przyjmowali i tą informację i uczestniczyli w tym nabożeństwie, prawda? A potem chóry odśpiewały Bogu Rodzice na tym dziedzińcu. Ludzie to podchwytywali. To wszystko wywarło ogromne wrażenie. Cały tydzień do mszy pontyfikalnej był poświęcony właściwie w pracy wyłącznie rozmowom na ten temat. Jakie to ma znaczenie, jakie to ma przełom. Ja wtedy użyłem takiego określenia, które teraz jest używane w zupełnie innym znaczeniu. Więc ja powiedziałem, że Polacy wtedy powstali z kolan. To znaczy wyprostowali się wobec reżimu. Że już nie reżim decyduje o ich jakichś
wielkich ambicjach, nadziejach, tylko że już sami zaczynają wierzyć, że można, że coś się zmienia. I to był, jeżeli się pamięta o tej atmosferze, która wtedy była, to łatwiej może zrozumieć tą atmosferę oporu, która narastała w oparciu o te wszystkie opowieści o wywozie cukru i cementu do Związku Sowieckiego w związku z olimpiadą, o te wszystkie, prawda, tego rodzaju wydarzenia, które ludzi wzburzały. Początek strajków w 1980 roku zastał mnie u tych przyjaciół w Berlinie i we Francji. Wcześniej było lubelskie i przyspawanie lokomotyw do tego. I oni mnie właśnie tam pytali, co to jest, co to się dzieje. Trochę próbowałem komentować, trochę wiedziałem. Resztę wyczytywałem na tych paskach gazet świetlnych, które w Berlinie czy w Paryżu w różnych miejscach były wtedy powszechne. I jak wracałem z żoną i z córką w końcu sierpnia, po prawie 6 tygodniach nieobecności, to na granicy Słonem pod Kudową było wydarzenie, które też jest symptomatyczne. Mianowicie strażnik graniczny, prawda, ten podoficer, to było w nocy, przybił pieczątkę bez niczego, natomiast celnik jak to, ach, państwa nie było tyle, to państwo nie wiecie, co się tutaj działo. I celnik przez kilkanaście minut, może 20, może więcej, opowiadał nam to, cośmy już wiedzieli, ale w związku z tym, że on opowiadał, ja tego słuchałem, bo to było ważne, że celnik na służbie, na punkcie, na przejściu granicznym Słonem, postrzegany do tej pory jako przeciwnik. Oczywiście. Nie interesuje go, czy ja wożę bibułę, czy ja wożę elektronikę, czy ja wiem, coś innego szmugluję. Nie. On mnie, obywatela, który wraca z zagranicy, chce poinformować, że w Polsce zachodzą ważne rzeczy. Przyjechałem do Krakowa, to był pierwszy czy drugi dzień sierpnia. Po niespełna 2 tygodniach mamy strajk, początek strajku w Gdańsku. Patrzyłem na to z ciekawością i powiem od razu z dużą nadzieją. Bo mniej więcej po 3-4 dniach tego strajku zacząłem chodzić po moich kolegach w akademii, których znałem, do których miałem zaufanie, z którymi współpracowałem, na przykład w kasie zapomogowo-pożyczkowej, której byłem wtedy prezesem. Wszyscy mnie wobec tego znali też, także nie byłem całkiem anonimowym pracownikiem biblioteki. I mówiłem, no może byśmy jakieś poparcie napisali dla tych strajkujących, bo tam w Warszawie coś słyszałem, że ktoś coś poparł. Inni nie zyskałem poparcia. Nikt nie zgodził się z tych, z którymi rozmawiałem. Może nie trafiałem na tych, których powinienem wtedy trafić, ale do tych, do których miałem zaufanie, z którymi potem zresztą byłem blisko związany, uznali, że poczekaj. Po podpisaniu porozumień gdańskich sytuacja się zmieniła. Zorganizowaliśmy w Akademii Nauk zebranie, jeszcze pod egidą Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dawni działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Akademii próbowali bronić utrzymania Związku, najwyżej zreformowania go w kierunku takim, jakim potem poszła ta sekcja nauki w ZNP, której tu w Krakowie przewodniczył chyba docent Łopata, tak się nazywał, taki działacz ZNP. I oni utrzymali się. Już potem nawet jak była Solidarność. I na tym zebraniu w Akademii zaczęły się głosy dzielić. Mieliśmy już więcej informacji. Już przyjechali z Wybrzeża nasi koledzy. Na tym zebraniu był Gerlich, na tym zebraniu był również Środoń, na tym zebraniu był Laskowski. No i zebranie było dość duże.
ja wiem, kilkadziesiąt osób. I w trakcie tego zebrania zaproponowałem, że skoro są takie niepewne sytuacje, nie wiadomo co, prawda, tutaj związek taki, że możemy utworzyć komitet czy komisję informacyjną. I została powołana taka czteroosobowa komisja na mój wniosek ze mną. Który września to był? To był jakiś drugi albo trzeci września, gdzieś tak. I w związku z tym następnego dnia, czy tam po dwóch dniach do mnie tam Środoń, Gernik przychodzili, ustalaliśmy pewne rzeczy, zwołaliśmy następne zebranie, już powstał niezależny związek. Zgodnie z porozumieniami gdańskimi, w związku z tym, że w Hucie Lenina powstała Komisja Robotnicza Hutników, która rejestrowała ten ruch tutaj, wysłaliśmy do tej komisji Krzysztofa Gerlicha. Krzysztof Gerlich zarejestrował organizację niezależnych związków zawodowych w Polskiej Akademii Nauk z numerem 4 w regionie. Dlatego, że zdążyliśmy być po hutnikach, prawda, jeszcze po kimś tam w takim momencie, że numer 4 otrzymaliśmy. To pokazuje, że byliśmy w tej grupie, która tutaj ruch inicjowała, ale który potem bardzo szybko przybrał te rozmiary bardzo duże. To, że Krzysztof Gerlich był od początku notowany przez SB jako ten, który w Hucie ze środowiska naukowego reprezentuje Polską Akademię Nauk, to potem zaważyło na jego osobistym losie, bo w grudniu on został tylko internowany, my nie. Ale jego miano od samego początku jako, prawda, na liście, więc ta lista była wcześniej robiona. I właśnie dlatego Gerlich pewnie tam już na tej liście, jako ten, który nas rejestrował. Bo to były osoby przygotowane do aresztowania właśnie w 1980 roku. Czyli już praktycznie w miesiąc po podpisaniu porozumień już się przygotowano. I ta grupa inicjująca powoli się rozrosła w taki komitet założycielski. Początkowo nawet były w naszym gronie pewne rozbieżności, bo to przyszła z Warszawy, z Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Polskiej Akademii Nauk informacja, że w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie został utworzony niezależny związek zawodowy nauka, tak zwane PENTIO. No to była ta dezinformacja, tak. Próba sabotażu. I u nas też niektórzy uważają, to mamy swój związek zawodowy. Prawda? Ja wiem, jaki swój, trzeba się afiliować i trzymać przy Hucie. I w związku z tym pojechaliśmy do Warszawy na spotkanie takie duże tego PENTIO. To było gdzieś koło 20 może, tak, gdzieś koło bliżej może 20 września. Pojechaliśmy kilka osób, które to był Roman Laskowski, Jan Stoch, Krzysztof Gerlich i ja. Pojechaliśmy na to spotkanie tego PENTIO warszawskiego, gdzie tam od razu wydawało nam się to agenturalną robotą. I na tym spotkaniu w jakimś instytucie, chyba na ulicy Bartyckiej, o ile dobrze pamiętam, sala była pełna przedstawicieli wszystkich tych warszawskich instytucji. Na dole przewodniczył ten, o którym potem się dowiedzieliśmy, że był rzeczywiście agentem, jakiś tam pracownik naukowy warszawski. Na dole tej sali takiej amfiteatralnej chodził Modzelewski, a na górze siedzieliśmy my na ostatnim rzędzie, a obok nas Jerzy Milewski z Gdańska, o którym już wiedzieliśmy, bo już mieliśmy kontakt jakiś tam między ośrodkami Polskiej Akademii Nauk
w skali kraju. Mówi pan o tym Milewskim, który później był dysponentem pieniędzy z Brukseli. Tak, ten Jerzy Milewski. Ale ten Jerzy Milewski był tajnym współpracownikiem. Tak mówią. Nie, to jest... Dobrze. To jest pana wiedza. Ja mówię o tej naszej wiedzy wtedy ówczesnej. Wtedy nikt nie wiedział tego. Tak, tej naszej wiedzy ówczesnej. I wtedy na górze, prawda, myśmy siedzieli, a na dole Modzelewski. Modzelewski na dole perorował, że to pętio to nonsens, że trzeba solidarność, prawda? A na górze myśmy temu wtórowali i boksowaliśmy tych. Swoje mówił Milewski, myśmy tam dopowiadali. Efekt był taki tego, że pod koniec tego zebrania ten przewodniczący tego pętio warszawskiego powiedział, że w takim razie, skoro oni już uchwalili statut, władze mają, to oni muszą zrobić nowe zebranie, żeby się z tego pętio przekształcić w Solidarność, w Ogniwa Solidarności. Wtedy ja w Gdańsk zaproponowałem Milewskiemu i tym kolegom warszawskim, a następnie potem do innych ośrodków, żeby przyjechali na koniec września do Krakowa i robimy porozumienie ogólnopolskie Organizacji Solidarności w Polskiej Akademii Nauk. I takie spotkanie zostało tutaj zrobione. Przyjechał Milewski z Gdańska, przyjechał Jerzy Buzek z Katowic, przyjechali z Łodzi, z Wrocławia, z Lublina. I wtedy powstało OKP PAN, czyli Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza Polskiej Akademii Nauk. I NSZZ Solidarność. I to była, mieliśmy organizacje środowiskowe. Znaczy, nie było nigdy nic takiego jak jedna organizacja Polskiej Akademii Nauk. Były instytuty Polskiej Akademii Nauk z władzami. Komisja porozumiewawcza. Tak. Ale proszę powiedzieć. Były komisje zakładowe w instytutach. Tutaj była komisja dla Krakowa, tak samo było dla innych. I ta OKP PAN w skali całego kraju. Pan był przewodniczącym komisji zakładowej. Został tak, pan. Kiedy tak. Pan został wybrany? Formalnie, znaczy byłem tym PO, czy tej komisji organizacyjnej do grudnia. W połowie grudnia, chyba 15 lub 18. Przeprowadziliście wybory, tak? Wybory normalne. Był pan kandydat? Tak, naturalnie. To były normalne, demokratyczne wybory. Kto był kontrkandydatem? Na pewno jednym był Laskowski, na pewno chyba był Gerlich również. Ja utrzymałem, było tych uczestników, pierwsze były wybory w kołach. W zakładach były koła, tak. A komisja była jedna. Były wybory, według odpowiedniego tam parytetu ilości członków, prawda, tylu delegatów, tak jak to się zwykle robi. I tych delegatów było około chyba 120 ogółem wybranych. Na zebraniu, czy było tylu, to nie jestem pewien. Ja otrzymałem 70 czy 71 głosów, Laskowski 30. No i tym sposobem ja zostałem przewodniczącym, przepraszam. W tym czasie w panie decydujecie się na wydawanie pisma. Tak. Głos panu. Głos panu. W ogóle w tym czasie powstało kilka pism. Jedno o bardzo niefortunnym tytule, wydawanym przez region. No, tak. Chyba mówimy o Gońcu. Tak. Kojarzący się z okupacją. Niestety tak. Nie wiem, kto był autorem tego pomysłu. Nie wiem, ale chyba, domyślam się, chyba Kaczmarek, nie? Może. Nie wiem, ja nie. Ja starałem się ustalić od pewnego czasu i nikt się do tego... Nie wiem, Goniec Krakowski bez sensu zupełnie. Tak. Tytuł. Ktoś, kto nie miał pojęcia, albo ktoś złośliwie podpowiedział. Podpowiedział. Tak. A potem oczywiście, bo myśmy mieli głos panu, który był powielany, a potem na dobrym ksalografie odbijany. W jakim nakładzie? Trudno, no kilkaset przynajmniej egzemplarzy. I to było kolportowane w środowiskach pracowników panu? W środowisku panu, ale wychodziło poza akademię również. Zespół redakcyjnym